Witajcie. Zapraszam Was na kolejny, mam nadzieję, ciekawy projekt. Dla mnie na pewno bardzo ciekawy. A będzie nim... Możecie pragnę zobaczyć moich planów. Drewniana multiramka na zdjęcia w kształcie drzewa. Czyli to będzie projekt połączony ze stolarka z rzeźbieniem tak naprawdę. Z drewna dębowego muszę wykonać kilkanaście ramek dla zdjęć w formacie 10x15 oraz do tego dołożyć elementy rzeźbione w drewnie lipowym. Projekt zaczynam od rozkroju tarcicy dębowej, z której wykonam właśnie ramki na zdjęcia. Tak więc startujemy. Listwy na mojej ramki mają mieć grubość około 13 mm. Także ja sobie teraz te kantówki rozetnę, może tak nie do końca na pół. Tu jest z tej strony trochę biela zostało. Tu sobie odetnę około 20 mm. Później to jeszcze zestrugam. Może nawet mniej. 13 na 18 mm. Tutaj sobie odetnę od tej ładniejszej strony. Czyli to, co zostanie ze strugą tu od strony biela, dzięki temu jeszcze zyskam troszkę materiału. Jak widzicie, ta tarcza niestety troszkę przypala. Ona ma za dużo zębów, nie chciało się nie zmieniać tarczy na taką z mniejszą ilością zębów. No i zrobiłem lekką zadymę w warsztacie. Ale nie jest poszło, także jest ok. O dziwo, deski nawet nie zapracowały jakoś specjalnie po rozcięciu. Jestem zaskoczony, często mocno idą w banan po takim rozcięciu. Także fajnie, fajnie. Deski mam przestrugane do grubości 13 mm. Muszę je teraz porozcinać na listewki. Docelowo chcę, aby moje ramki miały szerokość 20 mm, więc porozcinam teraz te deseczki na listwy tak o szerokości 23 mm. Później jeszcze je przepuszczę przez grubościówkę, aby je wyrównać i zrobię ten wymiar 20 mm. A więc tak, listewki już ładnie przestrugane na grubościówce. Wymiar jest taki, jak chciałem. Teraz tak, ja chcę uzyskać taki profil na ramki. Czyli jest tutaj wybranie, w którym będzie osadzona szybka. I takie zaokrąglenie frezem R3. U góry i u dołu. Bardzo prosty taki profil, ale do takich małych ramek to jest wystarczający. Fajnie to wygląda.
Robiłem już takie ramki, wiem, że będzie dobrze. Dobra, aby to wykonać, najpierw zrobię ten wręg pod szybę. Tak więc przygotowałem sobie tutaj już frezarkę zamontowaną pod stolikiem. Założyłem taki frez spiralny. Teraz tak, ja już wykonałem próbne frezowanie, z tym, że gdy przejechałem od razu na pełną głębokość, o to zobaczcie, pojawiają się takie wyrwania jednak. Dlatego teraz sobie cofnąłem nieco tą przykładnicę, zmniejszyłem zbiór początkowy frezu i tak wykonam pierwsze przejazdy właśnie na takim minimalnym zagłębieniu. Później już ustawię frez na wymaganą głębokość tego wręgu i zrobię to na drugi przejazd. Wręgi we wszystkich listwach wykonane. Pora teraz na zaokrąglenie tej i tej krawędzi. We frezarce zamontowałem frez zaokrąglający z łożyskiem. Jego parametry widzicie tutaj. Przykładnicę sobie już ustawiłem. Wysokość frezu ponad stolikiem też. Tak więc biorę się do pracy. Wszystkie listy mam już zaokrąglone, więc zanim przystąpię do cięcia, pora jeszcze na etap pracy, który raczej nie jest lubiany przez majsterkowiczów, czyli o co chodzi? O szlifowanie tych listek. Na szczęście jakość materiału, jakość strugania, jaką daje mi Metabo, jest już całkiem fajna. Na tyle fajna, że ja tylko bardzo lekko potraktuję je teraz papierem o gradacji 120. Później ramki jeszcze będę szlifował już po sklejeniu. Tam pewnie też pójdzie 120 plus 150. Ale niektóre elementy, czy na przykład te wewnętrzne części tej ramki, będą później trudno dostępne. Dlatego chcę sobie to już teraz tutaj przeszlifować, też jakieś takie delikatne tutaj jeszcze zadziory zlikwidować. Nie będę używał tej szlifierki mimośladowej, tylko papier założony na kostkę i ręcznie po kilka ruchów na każdą stronę i to wystarczy. Tutaj strugam jeszcze te kanty, bo one są bardzo ostre teraz. Ok, listy mam wyczyszczone, teraz co dalej? Muszę je pozacinać pod kątem 45 stopni, tak, aby później móc połączyć to całość w ramkę. Jak to będę wykonywał? Na tej pilarce mam taką przystawkę kątową do cięcia pod kątem 45 stopni między innymi, albo powiem inaczej. Przecież na szczepaku też miałem taką przystawkę. Z tym, że na tej pilarce ta przystawka jest taka, której da się używać. Nie ma luzów, można ją precyzyjnie ustawić, jest regulacja tutaj dobra. I sprawdziłem sobie to już i kąty wychodzą fajnie, więc mogę używać właśnie tej przystawki. Będę sobie tutaj wygodnie zacinał te listwy. A wcześniej, gdy pracowałem na szczepaku HS 105,
wykonałem sobie takie sanki wycięcia pod kątem 45 stopni. Powiem wam też, że niewykluczone, że do tej piły też wykonam takie sanki. Tych nie chcę przerabiać, mam tutaj przykręcone już, przyklejone te ślizgi, one nie pasują w te rowki. Ja sobie pozacinam wszystkie listwy na końcu, tak jak mam tą, jedną zaciętą już. Później sobie tutaj zamontuję stop bloka na żądany wymiar i sobie każdą listwę podocinam. No i tyle, biorę się do pracy. Ja już sobie wyznaczyłem wymiar tego dłuższego boku ramki. Teraz sobie tutaj zamontuję takiego stop bloka, kawałek klocka dębowego. Dzięki temu powtarzalnie już bez jakiegokolwiek zaznaczania będę mógł ciąć sobie te ramki na wymiar. Sprawdźmy, czy to będzie działać. Wszystko idzie fajnie. Oczywiście ten element, który mi zostaje, zwróćcie uwagę, teraz ma skosy w złą stronę, tak? Bo by wychodziło tym wręgiem na zewnątrz, czyli jego później znowu muszę zaciąć sobie w ten sposób. No i będę z niego wycinał kolejne elementy. Ale myślę, że na razie z tych listów uda się mi uzyskać na tym ustawionym wymiarze tyle tych dłuższych boków, ile potrzebuję. I później dopiero sobie będę zacinał te elementy, które mi zostają. Jak widzicie, elementy na ramki mam przygotowane. Będę je sklejał, klej Racol Express. Po złożeniu będę sobie stabilizował tą ramkę gumką, recepturką. Aby się mi to łatwiej składało, przygotowałem sobie tutaj taki szablon. No i co? I tyle. Co jeszcze będę później wykonywał rameczkę na tym, że smaruję elementy klejem.
Myślę, że jedna gumka wystarczy. Ładnie ramkę ścisnęło. No i tyle, zostawiam ją do wyschnięcia. I tak kolejne 12 ramek. Bo na tą moją multiramkę potrzebuję aż 13 ramek. 11 w formacie 10x15, dwie ramki nieco mniejsze w formacie 10x10. No i tym sposobem rameczki sklejone. Rameczki mam sklejone. Zanim przystąpię do szlifowania, ponieważ te ramki będą tworzyły cały jakby szkielet tej ramy, tak? Czyli też taką funkcję nośną one będą spełniać, chcę wzmocnić te połączenia na 45 stopni. Można by tu zrobić jakieś zacięcie i wkleić taką lamelkę, ale ja sobie inny sposób wymyśliłem. Już go stosowałem, wiem, że się sprawdza. Otóż tutaj w rogach wiercę sobie otwory ósemki, na kołki ósemki. Głębokość tego około 9-10 mm. Wklejam tutaj kołeczki, to wszystko ładnie spaja jeszcze klej i trzyma to naprawdę dobrze. I teraz tak, aby sobie przyspieszyć pracę, to sobie zamocowałem w ten sposób tutaj frezarkę. Także tylko wkładam ramkę. Ciach. I tak dalej. Tych ramek mam sporo, więc opłaciło się mi zrobić taki szablon. Ok, jak widzieliście, wiercenie tym sposobem poszło bardzo szybko. Teraz chcę, żeby naśnienie kołków. Mam taki metrowy wałek, ósemkę, ryflowany. Z niego będę sobie odcinał kołeczki. Teraz możemy podejść do tematu na dwa sposoby. Albo mogę tutaj wklejać taki cały długi kołek i go później odcinać nadmiar. I tak kolejny otwór. Ale to jest duże ryzyko, że sobie coś tu piłą pouszkadzam. Także ja podejdę do tematu inaczej. Mam taką przyrżnię, powiedzmy, pseudo do piły japońskiej. Natnę sobie takich kołeczków wcześniej. Taki kołeczek minimalnie krótszy niż tutaj wywiercony otwór. Daję kleju, wbijam taki kołek i na równo, i później nie mam dużo tutaj czyszczenia, dużo szlifowania. Ok, rameczka. Czas teraz zamontować te kołki tutaj, czyli tak, klej do otworu. Lekko go rozprowadzam sobie tutaj patyczkiem. On się powinien bardzo ładnie tutaj wyciskać, jak będę wbijał już kołka. No i po kolei. Widzicie, jak tutaj ładnie wyszedł? Z kołka na równo ładnie wypycham klej, który tymi ryflowaniami wychodzi i wypełnia ścianki. No i proszę,
szybko, sprawnie, bez cięcia, dużo łatwiej się mi docina to kołeczki tam w przyrżni, niż tutaj się teraz męczyć na tej ramce. Połączenie powinno być fajnie wzmocnione, jest dobrze wypełnione tutaj klejem ten otwór. Na pewno zda to egzamin. Wszystkie rameczki mam już przygotowane, wyszlifowane. Ułożyłem sobie tutaj na sucho, już tak jak ma być, rozmieszczenie w ramce. Teraz sobie to jakoś ustabilizuję troszkę, żeby się nie rozjechało nic, no i będę je kleił. Kleję sobie to wszystko stopniowo, dokładam kolejne elementy, obciążam sobie jakoś tutaj, staram się zachować kąty proste pomiędzy poszczególnymi ramkami i tak dostawiam, aż to wszystko ładnie wyschnie. Rameczki bardzo ładnie się skleiły, wszystko całkiem nieźle się trzyma. Jak widzieliście, półsuwałem resztki kleju, który gdzieś tam powyciekał. Nie robiłem tego wcześniej gdzieś na mokro, bo nie chciałem sobie tu nic poprzesuwać. Ale teraz no, praca trochę żmudna, a jakoś to poszło. Wszystko udało się ładnie wyczyścić. Teraz tak, ponieważ to jest taka konstrukcja, powiedzmy, samonośna, te ramki będą zawieszone na dwóch hakach tu i tu, w tych dwóch miejscach, no i to cała konstrukcja trzyma całą resztę, tak? Tu dojdzie jeszcze pień, dojdą gałęzie, liście, więc aby się upewnić, że nic tutaj się złego nie wydarzy, że to się nie rozklei, to teraz w każdym takim newralgicznym punkcie jeszcze dla wzmocnienia będę robił nawiert, tak żeby przeszło do drugiej ramki, tak, żeby te dwie ramki zespoić i będę tutaj wklejał kołek szóstkę.
Słuchajcie, tak się rozpędziłem z robotą, że prawie zapomniałem, że mam dla Was nagrywać film. Ale na szczęście dużo nie straciliście. Już spieszę z wyjaśnieniami, co zrobiłem do tej pory. Otóż z takiego kawałka tarcicy lipowej, deski lipowej, odciąłem sobie fragment, który wyrównałem na wyrówniarce, grubościówce. Uzyskałem z niego grubość, już wam mówię, 26 mm. Z tego fragmentu chcę zrobić jak gdyby ten pień drzewa do ramki. Już tu mam narysowane i zacząłem wycinać sobie wyżynarką właśnie ten kształt. Wstępnie, zgrubnie, żeby sobie przygotować do dalszego rzeźbienia. Już wam pokażę, co tutaj mam narysowane. Ok, to jest szkic tego mojego pnia. Tutaj muszę jeszcze dociąć wyżynarką kawałek. Ja sobie jeszcze podocinam tutaj te szczegóły i zobaczymy się, jak będę rzeźbił ten fragment ramki. Dobra, drzewo wycięte. Teraz tak, wiadomo, tutaj u podstawy, gdzie są korzenie, będzie grubsze, ale tutaj musi się już zwężać co nieco, ścieniać. Też tutaj jest za dużo materiału. Znaczy ja sobie teraz troszkę popracuję z drugim zdzierakiem i sobie delikatnie tutaj zbiorę na szybko ten nadmiar materiału. Dobra, myślę, że to tyle pracy z grubnej. Teraz w ruch już pójdą sobie dłuta. No zacznę tutaj rzeźbienie od tych korzeni. One są tutaj najbardziej skomplikowanym elementem tego pnia. Już wam pokażę, czym będę rzeźbił. Mam taki zestaw dłut. Co prawda nie moje, tylko pożyczone od mojego taty. Ale bardzo fajnie się spisują do tego typu prac.
tak wyszedł mi pień drzewa. Jestem zadowolony, fajnie wygląda. Tu oczywiście będą dołożone jeszcze gałęzie, które już dokleję jako osobne elementy. Też musiałbym mieć strasznie szeroką deskę, żeby takie zrobić od razu jako monolit. Teraz w tym pniu muszę tutaj wykonać zacięcie, tak aby nie ładnie wszedł pod tą pierwszą ramkę. W taki właśnie sposób sobie szkicuję gałęzie do dalszego wycinania, no i rzeźbienia. To oczywiście ta gałązka będzie zakończona jeszcze takim fajnym listkiem, ale listki sobie już rzeźbię osobno. No tak jest to łatwiej jednak wykonywać. Szkoda w ogóle by było taki gruby materiał wsuć na takie listki, które jednak będą sporo cieńsze. Ja sobie przygotowałem tutaj taki stoliczek z zamontowaną pod spodem wyżynarką. To właśnie na wyżynarce będę sobie wstępnie wycinał ten kształt. I tak, element mamy wstępnie wycięty i teraz nie pozostało nic innego jak wziąć dłuta w ręce i zacząć rzeźbienie.
Pierwsza gałązka wykonana. Tutaj zostawiony jeszcze nadmiar materiału. Jak sobie ją tutaj wkleję ładnie, zaraz, to później tutaj dopiero wyprowadzę to miejsce połączenia. Tutaj zostawiony nadmiar materiału oczywiście po wklejeniu i tutaj na miejsce. Tutaj sobie dopiero wyprowadzę to połączenie ładnie. No i tyle, biorę się za klejenie. No i tyle. Muszę to teraz zostawić do wyschnięcia. Ja w międzyczasie pewnie zacznę którąś kolejną gałązkę rzeźbić. A więc tak, ja już wszystkie gałązki mam wyrzeźbione. Tutaj już większość jest przyklejona do drzewa. Tutaj dwie się jeszcze kleją, ta, która jest przyciśnięta i ta z podłożonym papierem. Nie pokazywałem Wam zbyt dużo tego rzeźbienia tych gałęzi. Bo po pierwsze jest to dosyć długotrwały proces, przynajmniej w moim wykonaniu, a po drugie, no właśnie, ja nie jestem jakimś specjalistą od rzeźbienia, tak naprawdę to się dopiero uczę. To jest drugi taki projekt, w którym rzeźbię w drewnie lipowym, więc też tak naprawdę niewiele miałem Wam tutaj do powiedzenia w tym temacie, bo nie chciałbym Wam dawać rad, które może są nietrafione, niesprawdzone. Także wybaczcie, ale tak to wygląda. Ale przynajmniej widzicie jakiś tam efekt, jakiś pomysł na pracę z drewnem. No i zapraszam Was do dalszego oglądania prac przy tym projekcie. To, co teraz tutaj sobie szkicuję, to będą listki naszego drzewa, do mojego drzewa. Powycinam je sobie też wyrzynarką. No i troszkę tutaj ładnie porzeźbię. Trochę tych listków potrzebuję, bo aż 16. Więc troszkę tu będę miał zabawy. Wszystkie serduszka wycięte. Przyszła pora teraz na rzeźbienie. Kolejna dosyć żmudna praca do wykonania. Tych serduszek listków, tak? Potrzebuję 16 sztuk, także troszkę jest zabawy. A dodatkowo troszkę się mi śpieszy, więc muszę się mocno uwijać z tą robotą. No i
jest ok, tak to zostawiam. To jest lewa strona, tu się tak aż zbytnio nie przykładam. Tego nie będzie widać. Tutaj tak to wygląda. Ok, teraz jeszcze tylko 15 kolejnych i już będzie gotowe. I tym sposobem na drzewie wyrosną nam piękne listki. Jak tylko klej zwiąże, będę mógł przystąpić do malowania ramki. Jak widzicie, wszystko ładnie się skleiło. Teraz muszę zamontować na tej ramce takie specjalne zawieszki. Tak? Tutaj będzie w dwóch miejscach wieszana na ścianie. Oczywiście muszę teraz już się pilnować, żeby gdzieś nie uhaszyć i nie odłamać którejś z gałązek. One niestety, część tych odnóg, które tutaj są, są dosyć kruche, ponieważ włókna idą w nich w poprzek, tak? Więc to są dosyć delikatne miejsca. Chociaż lipa i tak jest o tyle właśnie dobrym drewnem do takich prac, że jest taka elastyczna jakby. Gdyby to było na przykład w dębinie, to pewnie lekkie tyknięcie i to by się odłamywało. Tutaj jest taka elastyczność tego materiału, więc to wszystko w miarę się fajnie trzyma. Ja zastosuję tutaj takie proste zawieszki. Mam nadzieję, że widzicie to. Ok. Z tym, że teoretycznie mógłbym je po prostu tutaj zamontować na ramce, tylko że wtedy one odchylają mi od ściany o jakieś 3 mm całą ramkę. Mogłoby to troszkę źle wyglądać ze względu na ten pień, który jest na dole. Także ja teraz sobie tutaj zrobię lekkie frezowanie, żeby te zawieszki wpuścić troszkę w materiał. Tu mam na tyle miejsca, że jak przyjdzie szyba i plecki, to jeszcze będzie miejsce tutaj na włożenie haka. Jak chodzi o takie prace, to ja jestem dosyć leniwy. Nie chcę się tutaj tego dłutować. Po prostu użyję frezarkę z takim frezem palcowym. Ustawiłem sobie już tutaj wysunięcie freza na 3 mm. No i mogę działać. Tyle. Szybko, skutecznie, tak lubię. Także frezarka to jest bardzo przydatne narzędzie w takim warsztacie. Dzisiaj jeszcze wykorzystuję na wiele różnych sposobów. Po prostu trzeba sobie przyspieszać i ułatwiać pracę. To nie ma się co zbytnio rozdrabniać i jakoś tam celebrować tego
wszystkiego. Mógłbym to drutować i pewnie bym się bawił z tym godzinę, a tak to zrobiłem to 3 minuty. Takie moje podejście i raczej takich rzeczy się spodziewajcie na moim kanale. Zresztą widzieliście mój film o czopach i gniazdach do nich, takich gigantycznych czopach. No i oczywiście gdybym je robił ręcznie dłutem, to pewnie by mi to zeszło z tydzień. I tak to ogarnąłem sobie to wszystko w jeden dzień. A jak nie widzieliście, to zapraszam. Znajdźcie sobie na moim kanale ten film, obejrzyjcie. Dobra, koniec gadania. Co tu jeszcze zostało do zrobienia? To muszę zamocować. Tak naprawdę to nie będę tego mocował jeszcze, bo teraz muszę pomalować tą ramkę. Tak więc ja sobie ją tutaj tylko jeszcze gdzieś oczyszczę z resztek kleju. No i biorę się za malowanie pewno. Aha, nie jeszcze. Muszę pomyśleć nad jakimś sposobem montażu plecku, więc to sobie muszę jeszcze tutaj posprawdzać. Tu chyba też będę musiał robić jeszcze jakieś frezowania w tym celu. Nie wiem, czy już wspominałem, ale ja tutaj jako szkło, żeby się już nie bawić jakieś wycinanie z dużej tafli, czy gdzieś to zawracać głowy szklarzowi, kupiłem sobie po prostu antyramy w rozmiarze 10x15. Mam gotową, ładnie wyciętą szybkę, nawet oszlifowaną, bezpieczną. W trakcie wymiany zdjęcia, tak, mi się nie skaleczy. No i po prostu szybka, plecki i gotowe. I teraz tak, ja tutaj jako montaż tego zastosuję sobie takie krótkie wkręty, chociaż jeszcze i tak je muszę skrócić o jakiś milimetr i podkładka. I tutaj muszę zrobić teraz właśnie takie wpusty delikatne wybrania w ramce, żeby się ta podkładka chowała. Muszę to zrobić dosłownie na jakieś 2 mm, powinno być ok. I też chyba wykonam to frezarką. Jest to najszybsza metoda z tego względu, że tak, ustalam sobie głębokość wiercenia, nic nie muszę pilnować. Co prawda frez mam troszkę za mały, bo przydałaby się tutaj 10 albo 12 nawet, mam 8. Więc muszę to robić na 2 razy, ale to i tak jest zdecydowanie szybciej niż wiertarką. Po prostu wiertło puszkowe by mi uciekało, bo musiałbym wiercić na samej krawędzi tutaj ramki. A tak idzie to naprawdę sprawnie. Więc tak, ramkę mam przygotowaną do malowania, do lakierowania. Lakierował będę lakierem poliuretanowym przy użyciu pistoletu. Tu jest niestety tyle zakamarków różnych, że pędzlem to jest niewykonalne. Zaraz by się porobiły jakieś paskudne zacieki. Także muszę tutaj działać pistoletem. Najpierw oczywiście lewa strona. Okej, zakładanie pierwszej warstwy skończone. Ja stąd uciekam i się tu troszkę przewietrzy. Ramka polakierowana. Także można przystąpić do
montażu szybek, wkładania zdjęć. Szybki są okropnie brudne, niestety muszę każdą wyczyścić przed włożeniem w ramkę. Wszystkie zdjęcia na miejscu. Już Wam pokazuję, jak prezentuje się ramka. Powiem Wam, że ona z tymi szybami, no to teraz nabrała wagi. Dobrze, że zrobiłem te wszystkie wzmocnienia. Zastosowałem. A tak właśnie ramka prezentuje się. W całej okazałości. Nie wiem jak Wam, ale mi się bardzo podoba. Może się uda jeszcze, że zrobię Wam ujęcie już w miejscu docelowym, już będzie wisiała na ścianie. Ale efekt jest naprawdę bardzo fajny. Ja jestem zadowolony po prostu.